No i wylądowałem. Ramallah. Chłopaki siedzą cały czas, piją sobie tutaj penne. Jeden wielki targ. Nic nie wiadomo. Jeszcze spalona. No nie wiem, czy dobrze idę. Przygnębiające to wrażenie robi, jak nie wiadomo gdzieś, gdzie iść. Mówią, że tędy. Człowiek idzie tędy, a tu się okazuje, że zupełnie w drugą stronę oddalam się od przejścia. No ale to są takie realia Bliskiego Wschodu, tak wygląda tutaj właśnie, że nikt nic nie wie, nie wiadomo kiedy autobus przyjedzie, nie wiadomo ile się płaci, nie wiadomo gdzie wysiądzie, gdzie trzeba wysiąść. Także tak, człowiek przyjedzie pierwszy raz sam, no to naprawdę jest trudno. Trzeba wczuć się w te realia. Nie wiem, to jakieś wrzaski. Zobaczymy co to wyjdzie dalej. Nie wiem. Dobra, pójdę tędy. Ja pierdzielę. Nic nieoznaczone jest, nic kompletnie. Nawet nie wiem, czy w ich języku jest coś napisane. W jednym i drugim. Tu jest furtka. Wejdę w tą furtkę. Zobaczymy, może się furtką uda. Hey boss, this way? Thank you. Thanks. Przynajmniej mi facet powiedział. No tak, żebyście wiedzieli, którą dziurą wchodzić. A dalej to zobaczymy, co jest. Tam, gdzie światło, idę tam. Później już tam chyba pewnie będę musiał wyłączyć. Pewnie później dalej będę musiał wyłączyć kamerę, bo nie wiem jak w obecnej sytuacji oni reagują na to. Wiem, że na pewno będzie parę takich krowich bramek, ja to nazywam, kołowrotków. No żeby chyba jakieś rentgeny przeszukały, czy w tych reklamówkach pełnych zakupów nie ma broni. No to już pewnie kamery po tej stronie są. No dobrze, teraz jest godzina taka, że w tą stronę nikt nie idzie. Rano to pewnie tu się dzieją takie sceny, że nie wiem, w którą bramkę iść. O, tu mam zielony. No, już pod kamerami. Kołowrotki. Dobra, na wszelki wypadek schowam, nie będę się wygłupiał, bo tu nie ma sensu nagrać coś, a później mieć problemy. Dało się przejść. Tam nie nagrywałem, bo
to nie wiem, czy można było dowolnie nagrywać tego. Ale tu już. O nie, nie jest takie proste. No powiem wam, że strasznie to wygląda jak w więzieniu. Normalnie te takie brudne kraty więzienne, ten pies latający, goniący kobitę. Nie wiem, ten pies chyba w ogóle jakiś niewyszkolony, albo coś ta kobita miała, ale go zabrali, a tak wystraszył, że normalnie Arabka miała prawie łzy w oczach przez tą szparę, można było widać. Nie? I teraz się idzie takim. Tutaj tysiące ludzi rano idzie do pracy w tym przejściu, nie? Widzę, trochę usprawnione jest, nie? Teraz jest czwartek, wieczór, także jest pusto. Czyli wybrałem dobry czas. Byli bardzo miły dla mnie. Żadnych tych uwag. Spytali się tylko, skąd jestem, podziękowała dziewczyna, nie? No ale to nie wszystkim się tak udaje chyba, bo jedna kobieta była zatrzymana.